Dzisiaj wspaniały dzień, ładna pogoda, słoneczna, piękne kobiety, 12 wspaniałych finalistek, tak, Miss Polonia Ziemi Radomskiej. Dziewczyny super przygotowane do zajęć. Myślę, że już jakieś podstawy tak naprawdę mają do tego, żeby zareagować dobrze w sytuacji kryzysowej. Najważniejsze, czego chciałem nauczyć tutaj dzisiaj te wybrane kobiety, to, żeby potrafiły zachować się w ekstremalnej sytuacji, jeżeli będzie napastnik próbował coś złego im zrobić. W ogóle policja wychodzi do społeczeństwa naprzeciw i chce pokazać, że ta sytuacja, jaka się dzieje na mieście, musi spotkać się z jakąś falą krytyki osób postronnych. Jeżeli każdy z nas będzie reagował na jakieś wybryki chuligańskie, na złe zachowania młodzieży, wtedy to miasto będzie coraz bardziej bezpieczne. Sama policja nie jest w stanie zapewnić takiego gruntownego bezpieczeństwa. Wszystko przy współudziale społeczeństwa naprawdę pozwoli nam osiągać lepsze wyniki. Panie dzisiaj tutaj miały zademonstrowane podstawowe chwyty samoobrony, sposobu obronienia się przed atakiem przeciwnika, przy jakiejś zaborze torebki, czy też napaści na własną osobę. Chciałbym zasygnalizować najważniejsze takie rzeczy, które są najistotniejsze dla kobiet, dla wszystkich osób, które się spotykają z falą agresji. Tutaj musimy stanowczo powiedzieć nie, pokazać, że my się nie boimy, bo te osoby, które się boją, które pokazują to, że napastnik może odczytać, że są zastraszone, to wtedy on będzie takie osoby atakował. Osoba, która nie jest pewna siebie, która pozwala na to, żeby przeciwnik coś w stosunku do niej zrobił, ona jest atakowana. Czyli odpieramy atak jednym słowem, odpieramy. Nie pokazujemy, że się boimy, prawda? I co robimy dalej, jeśli udaje nam się w jakiś tam sposób tego przeciwnika, powiedzmy, obezwładnić w cudzysłowie? Nie narażajmy się. Od tego jest policja, od tego są inne służby miejskie. Tutaj najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie i życie. Jeżeli uda nam się uwolnić od tego przeciwnika i możemy uciec, to starajmy się uciekać i wtedy wzywajmy policję, wzywajmy inne osoby do pomocy. Sami nie narażajmy się na niebezpieczeństwo. Oczywiście, jeżeli są to takie sytuacje, że nie mamy innego wyjścia, no niestety będziemy musieli się wtedy stawić czoła takiemu zdarzeniu i będziemy działać do końca. Jednakże nie zawsze będziemy mogli to zrobić. Czy dużo w ogóle kobiet bierze udział w takich zajęciach i potrafi się bronić? Ja myślę, że tyle edycji, co było już zrobione kursu samoobrony dla kobiet, pokazuje to, że jest zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju kursy i te kobiety jakoś sobie radzą, chwalą sobie te kursy, w związku z powyższym cały czas te kobiety napływają, zapisują się na te kursy, jest to widocznie potrzebne i daje jakieś poczucie bezpieczeństwa tym kobietom, a to jest najważniejsze.